Witajcie kochani w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla was świątecznego, a w zasadzie przedświątecznego open boxa, bo mam cały karton zamówienia z kosmetyków z Ameryki i postanowiłam, że otworzę go z wami na wizji, bo nie mam zbyt często okazji to robić, a ja bardzo lubię to robić. I lubię też oglądać takie filmy i wiem, że wy takie filmy lubicie oglądać. Otwieramy. To jest jedyna rzecz, której nie lubię, otwierać kartonów. Zobaczcie, ile tego jest, wszystko jest ładnie zapakowane, Felicjanowi też się podoba, tak, oczywiście. Na pierwszy rzut oka rzeczy idą takie małe rzeczy. Zamówiłam sobie cążki do paznokci i zamówiłam sobie płatki pod oczy z Marią. Tutaj są inteligentne płatki kolagenowe i jeszcze płatki hydrożelowe. Bo jak się śpi tak mało jak ja, to przydają się jednak tego typu rzeczy. Mam też nową szminkę i szminka jest z Make Up Academy, to jest wersja matowa. Felicjan bardzo zainteresowany formą jak zwykle, no musimy dzisiaj z nim nagrywać, nic na to nie poradzę. Zwykle jest grzeczny jak nagrywam, no ale co zrobić. I to jest taka piękna czerwień w ogóle, nie wiem czy pewnie widzicie. No przecudowna, tylko tyle, że nie wiem co mnie naszło, ale znowu kupiłam szminkę matową. Także tak, otworzymy ją może, co? Chcecie? Ja myślę, że chcecie. Wow. No, wygląda cudownie i myślę, że będzie taka akurat do mnie, bo nie jest zbyt pomidorowa, jest taka bardzo elegancka. Na pierwszy rzut oka wygląda bosko. Zamówiłam też sobie nowy cień, bo kończy mi się mój taki jasny, bazowy cień z Benefitu, którego używałam już bardzo, bardzo długo. I postanowiłam go czymś zastąpić i znalazłam przepiękny kolor z Catrice, to jest Oops, Nude Did It Again. I to jest właśnie taki przecudowny kolor, on nie jest matowy, nie jest też perłowy, jest taki satynowy, no przepięknie wygląda, bardzo mi się już podoba, więc będzie idealnym zastępstwem dla mojego Benefitu, a kosmetyki z Catrice są naprawdę bardzo fajne. Tutaj mam jeszcze, zamówiłam sobie gąbeczkę, bo mam wszystkie moje gąbeczki już są w takim stanie, że masakra, jednak mimo wszystko lubię gąbeczkami bardzo często nakładać podkład wymiennie z pędzlami. No i tutaj zamówiłam się taką podstawową fioletową, pewnie lateksową, zobaczymy jak ona się sprawdzi. Chusteczki do demakijażu z L'Oreala Purifying Cleansing Wipes. Ja chusteczek zużywam na tony. Teraz ostatnio kupiłam sobie też takie z Beauty Formula w Superfarmie po drodze, jak wracałam kiedyś z pracy. Natomiast u mnie, tak Felicjanku, ty też lubisz chusteczki. U mnie ich schodzi na tony, dlatego no, nie mogło być inaczej. Nowe Invisible, bo niestety przy Felicjanie wszystko co wygląda jak sprężynka albo jak kabelek jest bardzo interesujące i mam pogryzione wszystkie gumki. Także zamówiłam sobie tym razem przezroczyste, bo takich jeszcze nie miałam, a one myślę, że super się sprawdzą. Zresztą widziałam je u Agnieszki, u Agi z Irlandii i wyglądały super, tak więc stwierdziłam, że jakoś teraz chcę mieć przezroczyste. Tutaj w jednej paczce był klasyk, czyli małe masełko z The Body Shop, to jest grejpfrutowe, które pachnie przepięknie i właśnie z owocowych ja chyba właśnie lubię najbardziej te cytrusowe Satsuma i ten grejpfrut są super, taka mała pojemność za niedużą cenę, bardzo fajnie. Kiedyś był szał w ogóle na te rozświetlacze z MUA, ja co prawda nie zamówiłam tego takiego najbardziej popularnego, tylko zamówiłam sobie tą wersję ciemniejszą, on się nazywa Opalescent Amber. Czyli to nie jest taki ten jasny, ale właśnie taki troszeczkę ciemniejszy kolor, bo wydaje mi się, że będzie lepiej do mnie pasował. I do tego mam też paletkę. Ja po prostu kocham paletki, więc na to nie poradzę, że kocham paletki. Tutaj będzie jeszcze jedna chyba i to taka całkiem spora. Z MUA Makeup Academy to jest Spring Break. Przepięknie wygląda, przepięknie. Natomiast zastanawiam się, czy ona nie powędruje w prezencie do kogoś, bo teraz jak patrzę na te kolory na żywo, to kojarzy mi się z jedną osobą i myślę, że właśnie w ramach prezentu gwiazdkowo-mikołajkowego tej osobie ją sprezentuję. Tutaj mam jeszcze złuszczający zabieg do stóp. Tak, uwielbiam wszystkie tego typu skarpetki. Teraz postanowiłam przetestować te skarpetki z Marion. Zobaczymy jak się sprawdzą. Poprzednie moje skarpetki, które zamówiłam na kosmetykach z Ameryki, sprawdziły się rewelacyjnie. Oprócz tego jeszcze zamówiłam sobie takie plastry na nos. Nie znam tej firmy, bo to jest jakieś Revital, coś takiego. To są plastry te takie węglowe,
Miałam już z innych firm plastry węglowe i one sprawdzają się w sumie najlepiej, jeżeli chodzi o wyciąganie wszelkich zanieczyszczeń z nosa, także tak. Tutaj rzecz bardzo podstawowa, a mianowicie zamówiłam sobie pumeks z EcoTools, bo wszystkie pumeksy mi wyszły, a jednak warto o swoje stopy dbać, szczególnie zimą, kiedy nosimy te ciężkie buty i to się tak różnie kończy, sami wiecie. Dobra, zobaczymy co jest tutaj, ale wyczuwam coś ładnego. A wiem. tak, przede wszystkim zamówiłam sobie coś, co zgubiłam. Nie mogę tego znaleźć, a uwielbiałam ten produkt. I to jest Rimmer Apocalypse w odcieniu Apocalyptic. To jest ta moja idealna fuksja. Jeżeli trochę wami trzęsie, to dlatego, że Felicjant się wścieka i mi tu biega pod statywem. To jest ta moja ukochana fukcja. Nie mogłam jej znaleźć już tak długo, a jak zobaczyłam, że ona jest na kosmetykach z Ameryki za dyszkę, to mówię, no w ogóle nawet się nie zastanawiałam. Zamówiłam też z Catrice taki ciemnofioletowy błyszczyk w zasadzie bardziej. Tak, no tak, baw się statywem. To jest taki błyszczyk bardziej, ale miałam ochotę na coś takiego ciemnego, bo wszystkie kolory w zasadzie mam właśnie takie jasne, jarzące i wiecie jak to jest. Do tego zamówiłam sobie kolejną bazę do testów. Uwielbiam testować bazy pod cienie, dlatego że to jest produkt, który ciężko mi znaleźć w takiej naprawdę bardzo, bardzo dobrej wersji. Zwykle niestety kończy się tak, że ta baza jest taka sobie i no, nie jest łatwo. No i do tego mam jeszcze liner, zaraz wam pokażę, to jest też liner z Make Up Academy, bardzo dużo rzeczy z Make Up Academy zamówiłam i to jest liner w pisaku. Z linerami w pisaku też jest często tak, że niestety, ale szybko się psują, ale ja lubię je testować, bo może w końcu znajdę jakiś taki idealny, pod warunkiem, że się Felicjan uspokoi. No i gadżet do testowania, czyli gąbka do nakładania makijażu, ale taka w formie bardziej pędzelka w sumie, bo jak widzicie na takim trzonku, no i niebieska. Oleśkowy kolor musiał być. Co prawda nie ma jej w żadnym innym kolorze, żeby nie było, ale no wiecie. Tu jest coś dużego i to mi się wydaje, że jest bardzo fajna obrzywka do włosów. Z tego co pamiętam. O tak. Ale ma dziwny, w ogóle dziwny ten atomizer, mam nadzieję, że będę umiała tego używać. Tutaj trochę chyba z niej pociekło. To jest w ogóle odżywka oczywiście bez spłukiwania, z Kallosa. Bardzo mnie zaintrygował po pierwsze przepiękny kolor opakowania, sami musicie przyznać, że cudo. A po drugie, jak teraz im dłużej patrzę na ten atomizer, to nie wiem, czy będę umiała go używać, ale mam nadzieję, że to też jest dla takich trochę ułomnych ludzi. No i największa rzecz na dole, która tutaj jest i którą będziemy używać już niedługo do mojego makijażu sylwestrowego. To jest paleta z Make Up Revolution, ale w takiej wersji XXL. Bo to jest taka ogromna paleta ze 144 cieniami. Tak, powiem wam, że strasznie dawno nie używałam tego typu kolorów, jak są tutaj na dole. Mam ogromną ochotę zrobić sobie chociaż raz taki odpałowy makijaż w tym roku. Bo nie wiem, widzieliście pewnie, cały czas malowałam się w brązach, teraz też jestem umalowana na brązowo, więc myślę, że to może być fajnie zaszaleć tak chociaż raz w roku. No dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o to zamówienie z kosmetyków z Ameryki. Całkiem sporo rzeczy i dużo nowości do testowania, takich, których jeszcze nie miałam i też może trochę nawet gadżetów. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeżeli tak, to dajcie mi łapkę w górę. Odwiedźcie wszystkie linki na dole, jeżeli jesteście zainteresowani tymi produktami, ale tam także macie moje media społecznościowe, zawsze. No i subskrybujcie kanał, dajcie łapkę za tego małego łobuza, który po prostu... Tak, przeszkadzał, cały filmik przeszkadzał, tak? Przeszkadzałeś, Felicjanku? Powiedz, przeszkadzałeś? No powiedz. No przeszkadzałem. Dobra, już się puszczam. Także łapką w górę za Felicjana, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!